Siemano, siemano. Chciałoby się powiedzieć, że mamy rano, ale nie, bo jest godzina chyba, no, 12:14. Poniedziałeczek 14 sierpnia. Działamy sobie z pylami, tak jak widzicie. No trzeba zbierać, bo tutaj będzie działka pod rzepak. Także trzeba to pozbierać wszystko i brać się na ostro. Tak naprawdę cały czas się bierzemy na ostro. W sumie nagrywam teraz chyba 4. vloga pod rząd i dzień w dzień. Jeszcze na początku przepraszam, bo z tego co pamiętam, w niedzielnym tak jakby vlogu się nie pożegnałem, ale to już tam inaczej. Wczoraj skończyliśmy dzień o 10 wieczorem, tam już byłem z Kubą, to nie nagrywałem, bo w sumie tylko pojechaliśmy po przyczepę, się z przyczepą na pole do taty Kuby, bo jeszcze tam głosił jedną działkę. Bel jest do zbierania, fest, opór, tak naprawdę może by mi dzisiaj dnia nie starczyło, żeby tego wszystkiego pozbierać. Vlogów z prasy póki co nie ma, bo Kubie chyba za bardzo się to spodobało, już chyba to mówiłem zresztą. I nie dopuszcza mnie do prasy, także niech sobie prasuje jak chce, może mu pasuje w tym roku. No i co, i ja w sumie już sobie ładuję drugą lawetę. Pierwszą już załadowałem, rozładowałem. Problemy wczorajsze to grzejący się silnik w kombajnie, raczej chłodnica, na chłodnicy jest bardzo duża temperatura cały czas, co prawda grzyb zabija, strasznie zabija, bo filtr powietrza to tak naprawdę można by było co parę godzin opłukiwać i dmuchać, tak grzyb zabija to wszystko. No ale dzisiaj, czy wczoraj jeszcze w sumie tam tata Kuby rozmawiał z Kasprem, czyli z bratem Kuby. No i powiedział, że możliwe, że zawory po prostu trzeba wyregulować, bo oni tam robili, ostatnio chyba planowali głowicę i coś tam jeszcze robili, no i wiecie, i uszczelka teraz, Kasper mówił, że siadła, no i ostatnio tam dokręcali chyba coś przez rurę, a Kasper dzisiaj to, już nie pamiętam co on tam dokręcał, a chyba nie zawory, no to zawory to chyba nie aż tak mocno. A zawory, a teraz odkręcał normalnie ręką grychotką, nie? Także coś jest nie tak. No ale zobaczymy, może teraz będzie dobrze. No to już ja się śmiałem do pana Jarka, że jak kombajn się dowiedział już, że chcecie go sprzedać, to teraz będzie zmora, nie? No, ale oby nie, obyśmy dokończyli też nim, a nie wiem w sumie ile jeszcze hektarów zostało, jeszcze jest tam dalej ta działka, w sumie jeszcze 3 działki chyba. Tak by na to wychodziło do koszenia. Ja tutaj to ich wszystkich kawałków chyba nie znam, bo wiecie, jak w tamtym roku byłem i mieli gdzieś kukurydzę, no to mnie już na kukurydzę nie było i nie wiem co dokładnie gdzie mają. Tak to wygląda. Dzisiaj w sumie wstałem tam wstałem po nie, inaczej, obudziłem się o 5, tak jak z budzikiem. Gdzieś tam z 5:20 chyba miałem budzik. Pojechałem za Włocławek. Jechałem za Włocławek, no i tak byłem niewyspany, że przysnąłem. No i o 6 dopiero wstałem i to wiecie, taka szybka pobudka, bo miałem oczywiście tak, że jak się przebudziłem, to mówię, się obudziłem i o kurwa, przysnąłem, nie? I patrzę, mówię, pewnie na zegarku będzie 7 coś, nie? A ja tam po 7 miałem być już u gościa. No patrzę, na szczęście 6, no to szybko się zerwałem, wiecie, i tak naprawdę w 5 minut to umyłem zęby i byłem już w busie, w lawecie, jechałem na ten Włocławek. Ale powiem wam, że nigdy więcej w taki sposób, bo oczy mi się same zamykały, dosłownie oczy mi się same zamykały, już miałem dość, jak jechałem w tamtą stronę. Później się trochę przebudziłem, teraz jestem i tak niewyspany, łeb mnie już boli od tego niewyspania, ale cóż. Niepotrzebnie wczoraj długo siedziałem, mogłem iść wcześniej spać, to by było też lepiej. No i co, ogólnie tam widziałem, ktoś się jeszcze pytał w poprzednim filmie, czy Kuba coś hoduje. Myślę, że odpowiadałem już na to pytanie, ale jak do kogoś nie dotarło, czy tam nie słyszał, to Kuba ogólnie hoduje świnie, tam około 1000 sztuk. I o coś jeszcze tam było pytanie, co hoduje, nie, czy ma zwierzęta i co hoduje, coś takiego chyba było. Czy ile sztuk, no to już odpowiedziałem, no coś takiego było, ale w każdym razie hoduje. Teraz w najbliższym czasie mam plan,
żeby te ciągniki umyć na dobre, bo te wapno woziliśmy też, a tego wapna to wiecie, wapno to się cholernie wżera i przydałoby się ogarnąć te ciągniki. Ogarnąć te ciągniki, żeby one jako tako wyglądały. Nawoskować też ten Q4, tak nie będzie usiadał. Widzicie tutaj nawet w tej szparze między, no tak jakby boki jak zachodzą i ta maska jest, to tutaj w tej szparze się wapno zebrało i to już nie jest dobre, bo te wapno jak dostanie deszczu czy coś, to się one tak jak teraz nawet, to ona się powoli wżera, ale jak dostanie deszczu, to już w ogóle. I później będzie do umalowania znowu. Daniel sobie zetrze znowu 4 warstwy lakieru i będzie dobrze. Bolek tam widziałem dzisiaj czy jutro do domu wraca, już skończył u siebie żniwa. Jeżeli chodzi o mój powrót, no to wielka niewiadoma tak naprawdę, bo przez tą pogodę co była, no to wszystko się wydłużyło, wszystko się teraz nałożyło na siebie. Żniwa, rzepaki, jeszcze brakuje, żeby wiśnie, kurna, trzeba było zbierać taką porę, mówię. O, co to mówię? Pozdrowionkę dla Szorpiego, dla Dawida. Uśmiałem się ostatnio na live, uśmiałem się, no ale ja u tego chłopaka nad linią to nie będę stawał. Ja u tego chłopaka, kiedy nie wejdę, to się... Chyba nie pamiętam takiego live'a, żebym kiedyś wszedł i się nie śmiał. I pewnie ciągnęło ją będzie. Tak prawie by się hamulec przydało zaciągnąć. Wyciągnę go. O, udało się. Nie zjechały, to najważniejsze. Ja muszę ogólnie sobie pooglądać tam vlogi Słomka czy kogoś, bo dawno nie oglądałem. I zobaczyć, o czym oni gadają na tych vlogach, bo ja naprawdę mam tyle do nagrywania. Wczoraj to już naprawdę ponagrywałbym też, ale stwierdziłem, że jeżeli ten vlog ma wyglądać w taki sposób, że oglądacie tylko jak ja jeżdżę czy coś, no to nikt nie będzie pewnie tego oglądał. I muszę kurde zaczerpnąć jakichś tematów na gadanie, no bo ja ogólnie też nie mam takiej pamięci, żeby opowiedzieć wam co się działo na przykład przez cały tydzień czy coś. A zresztą teraz jak vlogi są praktycznie codziennie, no to wiecie codziennie co się dzieje. Mówię jeszcze, żebym ja teraz czas znalazł, bo w niedzielę właśnie, no wczoraj też robiliśmy. No i co? No i miałem sobie posklejać przez weekend z dwa vlogi chyba. No ale się nie udało, no bo w niedzielę też robiłem. No tutaj właśnie pan Jarek poprosił mnie o pomoc, bo w tamtym roku w niedzielę nie robiłem, zawsze wolny miałem, ale mówi, że są żniwa i jakbym mógł, to bym im pomógł, nie? 4-5-6-7 jeszcze jednego tutaj. Także przyjechałem i w niedzielę też robiliśmy, tak jak wczoraj zresztą. Wtorek niby jakieś święto tam jest, ale no pewnie też będziemy kosić. Powiem wam, że dzisiaj we Włocławku padało ogólnie jak rano jechałem. I Bolek pisał, że wieczorem zlało, nie? W sensie z niedzieli na poniedziałek, że tam właśnie padało. Chyba mówił, że o 20 to tak zlało, że masakra. Także ta pogoda jeszcze się nie uspokoiła, tak jak widzicie w naszych regionach. Możecie dać znać, jak tam u was ogólnie, jak z tą pogodą, jak ze żniwami, bo wiem, że już część pokończyła te żniwa. Także gratuluję, bo u nas jeszcze trochę tego zostało. Mówię, najgorsze jest to, że trzeba zwozić belki, trzeba żniwować i zaraz trzeba uprawiać pod rzepaki, tak wszystko się nałożyło na siebie. Tam jeszcze wiem, że trzeba dłuto w bezorkowcu założyć, bo było jedno pożyczone. Przygotować to wszystko, dzisiaj tak prawie to by można było 120 przesmarować, tura i tak dalej. Może po obiedzie, jak będzie obiad, to wezmę i to od razu zrobię. Bo ten tur już dosyć dawno, bo w sumie chyba od półtorej tygodnia nie był smarowany jakoś tak, także można by go było tam kliknąć. W sumie sam ciągnik tak samo, ciągnik to w ogóle by się przydało przedmuchać.
olej miał zmieniany hydrauliczny w tym roku. Jakoś tak czasami to luźno wchodzą te belki, a nieraz to tak na ścisk, że widzicie, z tamtej to aż się jajo zrobiło. Ja nie wiem, mówię. Teraz tak prawie to by można było z drugiej strony ułożyć. Ktoś się tam pytał też, czemu te MX-y tak zgrzytają. Ogólnie wam powiem, że nie wiem, kolega kiedyś, bo tam Kuba to zna trochę te MX-y. Kiedyś mi tłumaczył, że w nich jest inne sprzęgło, no i faktycznie idzie to zauważyć, bo on jak ma na przykład ciężko, puszczacie sprzęgło, to on się chwilę zatrzyma i za chwilę tak strasznie strzeli z tego sprzęgła, w sensie z taką podwójną mocą jakby, nie? I może to coś od tego sprzęgła zależy, ale ogólnie te MX-y tak zgrzytają i cały czas zgrzytają, także nie myślcie, że to jakieś tryby się tam omykają, czy się mielą, czy coś, bo nic podobnego się nie dzieje, bo zresztą kolega, no Kuba ma te MX-y już kupę czasu i nic się ze skrzynią nie dzieje. Ni w jednym, ni w drugim. Teraz jeszcze Kuba kupił 150, ale ona będzie na sprzedanie, że teraz jej robić nie będziemy. Ogólnie mechanicznie ciągnik, no laleczka jest po prostu. Naprawdę śmiga, odpala na strzała, skrzynia, bubieki, wszystko tak glans, że masakra, nie? Ale wizualnie ciągnik, no pozostawia wiele do życzenia. Tak jak tam obstawialiśmy, on raczej pracował z jakimś mulcherem leśnym czy coś takiego, bo się to też jest trochę dziwne, bo niby z mulcherem pracował, ale łapy ma praktycznie jak nowe, no cały tył to jest jak nowy, nie? Ale płotniki, maska, dach, to wszystko jest do zrobienia, bo jest albo pogięte, albo po miejscami pordzewiałe, albo powgniatane i to wszystko jest do robienia. Ale za naprawdę fajne pieniądze udało się kupić tą 150. Także można w nią wkładać pieniędzy. Chciałbym już tutaj ścisnąć. Tak prawie by się przydało. Ale średnio mi to wyszło. Teraz będę miał problem ścisnąć te dwie belki. Ale zobaczymy. Muszę po to jechać. Tutaj ogólnie kawałek taki, tak jak mówiłem już ostatnio, bo to jest ten kawałek, co ostatnio, czekajcie, co ja tam nagrywałem, czy ja wam nagrywałem tam talerzowanie? Nie, czekajcie, ja jechałem chyba na pole któreś talerzować i wam tam nagrywałem, z tego co kojarzę, jak przejeżdżałem koło tego pola. No to tutaj jest ogólnie fajny kawałek, bo to jest chyba 10-50 hektara. Ale tak jak widzicie, słup jeden, drugi, bagno, tam jest trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy jest duży, dziewiąty, jeszcze sklina, tam jest droga taka, tam widzicie ten ostatni pęczek, co jest na końcu, to on już stoi tak jakby za drogą i tutaj tam, nie wiem, z 10 arów może jest w tym polu kawałek, no ale tak to wygląda. Tutaj ogólnie kiedyś było parę kawałków, ale oni to tutaj wszystko pokupowali i teraz oni to uprawiają, nie? Tak się sprawa ma. No i te kolejne znowu na tych polach, no Kuba bryskał i czy tam siał nawoz, jak było mokro i dlatego się takie wyrwy porobiły. Kolejny, cholerny. O Jezus Maria. Tak prawie to mnie coś pali na żołądku, ale nie szkodzi wcale. No to te się elegancko wcisnęły dosyć. No i dobra, przestawimy sobie lawetę. Ja sobie doładuję i lecimy dalej. No dobra, lecimy po kolejną lawetę. Z tamtego pola przywiozłem dwie i te 5 belek, czyli będzie 82 plus 5 to 87 bel przywiozłem z tamtego pola. Te 5 co mi zostało, to już nawet nie odpinałem lawety, tylko wskoczyłem i zwaliłem je ręcznie. No i lecimy po prostu teraz na kolejne pole. Po pszenicy też. Właśnie dzwoniłem do pana Jarka, się pytałem, gdzie będą chcieli jeszcze rzepak siać, bo ja teraz pierwszorzędnie zbieram belki tam, gdzie będą chcieli rzepak siać. Bo to terminy gonią, tak jak mówiłem, a nawet belki nie są sprzątnięte.
a że im agencja jeszcze trochę pomieszała, to powiedział, żebym tutaj zebrał i najprawdopodobniej tutaj będzie zasiany, aczkolwiek jeszcze nie wiadomo, nie? Dzisiaj niby padało, kurzy się jak cholera, aczkolwiek dzisiaj jest bardzo dużo stopni, wam powiem, że w Pumie to bym nie wytrzymał, bo w Pumie jest jakoś tak... Takie jest odczucie, jakby ta klima gorzej działała niż w tych MX-ach. Możliwe, że to jest wina czynnika, sprężarki, cholera wie czego, ale w MX-ach o wiele lepiej ta klima działa, mi się wydaje. Mamy w sumie dzisiaj, czekajcie, zaraz wam powiem. No 27 stopni niby pokazuje. Jutro ma być chyba 34. O, było 35, ale zmienili na 34. No dzisiaj ma być o 17. 17:30 stopni, ale czekajcie, bo to nie jest moja lokalizacja w ogóle. O, może później odświeży. No ale w każdym razie dzisiaj jest ciepło. Widzicie, śpieszymy się, bo jest tak. Dzisiaj, jutro, środa jest pogoda. Wy pewnie tego nie widzicie. Dzisiaj, jutro, środa, pogoda. I po tych upałach zawsze musi być coś burzowego. I mamy później czwartek, piątek, sobota, niedziela. No burze, nawet burza z piorunami. Piorun pierdolnie siarczysty to Jankusa nie będzie tutaj. Kurwa, pewnie patrzymy, a tu będzie te... Z globusu w ogóle zniknie ta miejscowość. Mówię. No także trzeba się śpieszyć. Mówię, ja nie wiem ile jeszcze im tam do cięcia zostało. Nie znam ich tak wszystkich działek. No ale miejmy nadzieję, że się uda to pokosić przed tymi deszczami kolejnymi, bo to... Wtedy już w ogóle grzybem zajdzie, wszystko w piździe. Kamerkę mam nadzieję, myślę, mam dobrze ustawioną. Ostatnio była za wysoko, teraz się boję, że będzie za nisko. No tutaj też będę miał do pozbierania, tam właśnie PGR ma te belki. Tam to spore kawałki, kurde, mówię. I ostatnio chyba błąd popełniłem wam w poprzednim vlogu, gdzieś skłamałem was, że tak powiem. Ale to wam zaraz powiem, o co chodzi. Mianowicie chodzi o to, że mówiłem, że w tamtym roku z tego pola przez przypadek zebrałem belki. Teraz już się nie pomylę, ale w ostatnim filmie wam chyba mówiłem, że tamte pole z kukurydzą już nie jest ich, a zapomniałem, że to też jest ich. To się tak łączy. Tam koszą, tutaj sprasują. No wszyscy kurde chyba w tą pogodę patrzą i widzą, że nie będzie najlepiej. Ja tych belek też się postaram jak najwięcej zebrać, bo to wiecie, jak belka, tak jak siatka jest, to tam aż tak nie przeszkadza, gorzej jak sznurek właśnie, to bardziej namięknie. Ale no mimo wszystko też szkodzi ten deszcz, później ta słoma trochę gnije. Także lepiej to wszystko zebrać jak najszybciej, nie? No i tutaj jeszcze też jest ich działka. Bo ja ostatnio chyba powiedziałem, że to już nie jest ich. Kuby się pytałem, czy mi na złość robi z tymi belkami, bo tak, dwie wjebał tutaj w kukurydzę, a jedną tam na samym końcu pola wrzucił mi w ogóle za miedzę, a tam jest miedza wysoka, tam z pół metra ma, może lepiej trochę, i zrzucił ją na dół, kurwa, ja później będę skakał po tych dziurach, mówię. Ale chyba na koniec pojadę, najpierw sobie pozbieram, tak będę od końca zaczynał. I w ogóle nie wiem, czy wam pokazywałem, ale chyba nie. Bo się przypatrywałem na ostatnich filmikach, może gdzieś tam było mnie sami widać. Taki fajny joystick jest przy tym sztolu, nie? Normalnie macie góra, dół. Tutaj macie trzecią sekcję. No i tutaj jeszcze są dwa przyciski, ale jeden to mi Kuba mówił, że takiego szybkiego opuszczania jest czy coś, a ten drugi sam nie wie od czego, nie? Może jakoś do zaprogramowania, nie wiem. No w tamtym roku jak tutaj orałem, na tym polu zrobiłem 12 poprzeczniaków. Uwierzcie mi, nie jest to duże pole, ale tak, tam poprzeczniak, bo tu jest bagno, tu jest kolejne bagno, jakiś dół, tam są później budynki, ta działka idzie w tamtą stronę. No jest ogólnie tych poprzeczniaków, tutaj jeszcze sklina wychodzi. Mówię! I tak tutaj kiedyś było więcej bagien, ale oni zasypywali, z tego co pamiętam. Tu Kuba mówił, że gdzieś jeszcze... A, tutaj się belkę wywalił, dobra. Właśnie, a i tutaj jest taki kawałeczek, też trzeba go zawsze zaorać. Mają wyburzać te budynki, bo to do nich należy. Ale jak to wyjdzie, co to wyjdzie, to zobaczymy. Właśnie dlatego też Kuba szuka takiej tandemki, żeby budowlana bardziej była.
O, tam wywalił mi belkę, a może ona tak nie spada zupełnie za miezy. Opłaca mi się tam wjeżdżać? 4, 5, 6 belek, 7. Tak prawie by można było tam wjechać, no ale zostawię sobie ją na razie tutaj i pozbieram tak o. Zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no 7 belek, chyba że tam 8 jeszcze leży. Dobra, odpinamy. Trochę z górki ona stoi. Bo jak się nawet stoczy trochę, to nie szkodzi. Lewy kierunek mi coś nie chce działać, ale możliwe, że to przez to, że tu złączka nie jest zbyt czysta i trzeba ją przeczyścić. Dobra, na razie wtedy. Kurwa, łochudro. Niunia, proszę cię, kurwa! Byle nie do bagna! Tak prawie by można było hamulec zacisnąć, jak ja to zaraz... No mówię, mówię! O, stoi, dobra. Właśnie tutaj taka rupieciarnia stoi do zburzenia. Tutaj też sklina wychodzi. Tutaj poprzeczniak też był. I tam później kawałek wchodziło. Bo to teraz jest kukurydza od razu tutaj, ale kawałek wchodziło i tam też poprzeczniak był. Właśnie ja tak nie lubię zbytnio samemu wozić, bo to zawsze się trzeba najeździć, nie? Nawet trzeba w takim miejscu postawić, żeby nie było za daleko, ale też żeby było dużo tych beli, a czasami to tak ciężko. No i widzicie, teraz będę musiał jeździć aż tam, jeszcze jak takie pole jest, to już w ogóle. Najlepiej jak jest prostokątne pole, to wtedy te belki są w miarę równo co jakiś czas i jest co zbierać, gdzie zbierać, gdzie się ustawić. Jeszcze mówię, mówię! Z tymi kolejnami. Wyrwie taki kanion, się zrobi na pół metra normalnie. Mówię, mówię! Najgorsze na tych kolejnach jest, jak złapiecie za blisko belę krańca i później skaczecie, to całkiem możliwe, że wtedy się porwie siatkę i ona się rozwali, nie? Już na drogu tak nieraz miałem, teraz tak staram się nie łapać, żeby właśnie ich nie rozwalać. No ale dobra, ja sobie pozbieram kolejną lawetkę, coś mi się tam przypomni pogadać, to jeszcze wam pogadam. Staram się teraz robić tak, żeby te vlogi, mówię, jak mi łeb ściska, mówię, staram się, żeby te vlogi nie były teraz w taki sposób robione, że powiecie, jak ja już nie mam o czym gadać, to staram się na siłę coś nagrywać, coś gadać, ale staram się, żeby nie było to w ten sposób, że mówię, mówię coś, no mówię, mówię, że coś mówię i w pewnym momencie przez 5 minut nic nie gadam i będę starał się robić po prostu takie wycinki, jak robi na przykład Jarek Ogarek czy ktoś, że zobaczę w ogóle, jak to wyjdzie, bo chcę zrobić właśnie takie coś jak Jarek Ogarek, pozdrawiam serdecznie, że on coś mówi, coś tam robi, za chwilę jakaś wstawka, jak czymś tam jedzie, czy coś takiego, w ogóle na przykład z innego dnia, czy coś. To tak, dla mnie to dosyć fajnie wygląda. Jarka Ogarka często filmiki całe oglądam, tylko że też trzeba wziąć pod uwagę to, że on ma te filmiki krótsze często, nie? Tam Jarek chyba co, czasami nawet i po 10 minut coś potrafi wstawić, tak głównie to chyba około 20. Zdarza się coś 40-minutowego, bo chyba tak było. Kuba Rozpruwacz 1. Tak chyba miał jego pierwszy kanał, z tego co pamiętam. Muzyczkę troszeczkę słychać, mam nadzieję, że nie wywalą mi za prawo autorskie, aczkolwiek ostatnio jak zwoziłem belki i właśnie puściłem no te z wakacji 2014 usłonka tą piosenkę, to mi nie wyciszyli, także musi Jupit mnie lubi. No i dobra.
staram się zawsze na tą ramkę postawić, bo ona mi, no właśnie, wtedy w tą dziurę wpada i później nie jestem usatysfakcjonowany z efektu postawienia belki na lawetę. Ale pewnie i tak pewnie wpadnie. Dobra, ja sobie trochę pozbieram, coś mi się przypomni, to wam tutaj dopowiem. Będę musiał pamiętać, żeby naładować bateryjki, bo w sumie mam chyba dwie rozładowane już, albo jedną dopiero rozładowałem. Akurat tak vloga skończyłem, jak skończyłem tamte ujęcie, co przed chwilą oglądaliście. O Jezus Maria. To miałem 1%, nie? Także git. Paniał cygana do rama. Hej! Rolo, hej! Dobra, bo za to mogą mi wyciszyć chyba. No i nie wiem, czy już to wstawione jest, ale pewnie było wstawione. Tam jeszcze coś muszę dopowiedzieć o tym Hyperinie. Ogólnie, no pewnie to będzie już wstawione, ale sprawa ma się tak, że właśnie tam chyba pan Mateusz, ale nie chcę skłamać, także pewnie, że pan z Hyperina póki co, bo nie pamiętam, przepraszam, ale nie pamiętam imienia. Tam ogarnął właśnie tam Hyperina kalka plus przysłał jeszcze Pineco, ale powiem wam, że nie wiem, jak to wyjdzie, ale póki co z tego, co nagrałem, bo jeszcze tego nie posklejałem, nie jestem zadowolony z tego materiału, bo miało być to ogólnie tak, że troszeczkę zapromuję ten Hyperin kalk, bo nie każdy to zna i ogólnie Hyperin ma bardzo dużo środków chemicznych do mycia, których większość nikt nie zna. Ja na przykład się zdziwiłem, bo mają nawet takie środki do mycia paneli fotowoltaicznych, także szacuneczek, bo dużo jest tych środków. Ale dążąc do tematu, chodzi mi o to, że miało być to tak, że najpierw miało być to przetestowane na Wiconie, na tym z tym wahadłem. Wicon się okazał za mało wydajny, za wolno się jeździ. Kupiliśmy ten drugi rozsiewacz, on się okazało, że on to w ogóle sobie nie daje rady z wapnem. No i tak wyszło, że tego agromasza myliśmy. Ale jak agromasza myliśmy, to ja miałem gdzieś tam wokół inną robotę, bo wywalałem wtedy obornik, z tego co pamiętam. Za chwilę tam Kuba mył, powiedział, że coś ponagrywa, nie wiem, jakie ujęcia w ogóle nagrał, bo jeszcze ich nie oglądałem. Ale ja chciałem bardzo dużo tych ujęć, powiedziałem, żeby się postarał, bo mówię, nie chcę zrobić tego na odpierdol. Ale chyba wyszło tak, że tych ujęć nie ma za dużo. Jeszcze jak ja chciałem nagrać efekt końcowy, to tak się robota nałożyła, że już ledwo zdążyłem. Już się bałem tego, że w ogóle nie nagram efektu końcowego, tak naprawdę nie będę miał materiału, nie? Aczkolwiek może być tak, że jeszcze tego nie wrzucę z tego względu, że prawdopodobnie zamówimy jeszcze jedną łódkę, żeby rozsiać po zbożach, gdzie jest niskie pH. I dopiero wtedy nagram sobie na spokojnie. Mam nadzieję, że mi się uda coś nagrać na spokojnie. Jak nie, to nawet sam umyję ten rozsiewacz, byle coś nagrać w porządku, bo tak to nie jestem zadowolony póki co z tego materiału, nie? No ale to zobaczymy, co wyjdzie w praniu. Póki co lecimy dalej z belami. No i co, ja już drugą lawetę na tym polu zbieram. Ogólnie dobrze, że nie nagrywałem chwilę wcześniej, bo tak jak widzicie, klnę cały czas, mówię. Takie wertepy tu są, kratery jak sam skurczysyn. Wtedy jak po jęczmieniu zwoziłem, na początku, pierwszy blok co był, to jest nic. Tutaj nie wiem, czy coś to pobije. Tu nie dość, że jest glina, jest taka ubite, mówię, że nie da się jeździć, naprawdę. Ktoś weźcie po takich kraterach, jeździcie, no i tam mówię. Się chyba Kuba nauczy, że więcej jak będzie mokro, to się nawozów nie wozi. Mówię. Ani się nie pryszcie. No kurde, o. Jeszcze lawetę zawsze praktycznie stawiam tak, żeby przednimi kołami wpadło albo tylnymi w kolejny po ścieżkach, żeby stanęła w miejscu. I tam później jeżdżę po tym. O Jezu, już to widzę. Mówię. Mało wiele, ja widzę, już robię co mogę.
Ale dobra, ogólnie padłem na taki pomysł, że jak już nie mam co gadać, tak czy siak, to chociaż wezmę i timelapse'a wypróbuję, bo jeszcze nie próbowałem na tym GoPro, także wziąłem sobie magnesik, cyk, puch, mówię. Jezu. Wziąłem sobie magnes, gdzieś tam zawieszę na lawecie. Tak chyba najlepiej będzie na lawecie, myślę. I nagramy sobie timelapse'a ze złożenia. Albo myślałem, kurde, też, tylko że nie wziąłem tego właśnie, nie wziąłem tego swojego. Mam taki fajny kijek jakby, któremu idzie stópki wysunąć od GoPro, ale nie wziąłem go. Kurde, jakoś bym tutaj zamontował, zaraz coś wymyślę i zaraz się jakiegoś tam napsika zwinie. Dobra, z tego pola już pozbieraliśmy wszystko. Wyszło łącznie. Czekajcie, tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, siedem. 41, 41 i 35. Tak to wygląda, bo tutaj laweta jest niepełna. Timelapsiki sobie nagrałem. Myślę, że dosyć fajnie to wyszło. Szczególnie mi się podoba ten drugi, który jest z lusterka sobie tutaj przyczepiłem i bardzo fajnie to wyszło, przynajmniej tak mi się wydaje, jak tak obejrzałem sobie na szybko w GoPro. Jeżeli naprawdę przyjęłoby się takie coś, to chętnie bym sobie drugi raz takie coś nagrał, trzeci i czwarty, bo mówię, czasami nie mam co gadać na tych vlogach, a taki timelapse zawsze by był takim urozmaiceniem. W sumie, gdzie ja to zbieram 15, no może 10-15 minut, to tam wychodzi 47 sekund chyba, nie? Także naprawdę fajnie. No, w każdym razie dajcie znać, czy takie coś się dla jej ich podoba. Ja sobie teraz z tego pola zacznę zbierać, się doładuję się tu, ale pojadę ogólnie zaraz, jak z kolejną lawetą przyjadę, to pojadę na tamten kawałek najpierw zbierać. I tutaj zacznę sobie zbierać dzisiaj, raczej dzisiaj już tego nie zbierę, bo to jest chyba 10 hektarów. I pojadę sobie, pozbieram to tyle, ile dam radę, a jutro sobie dokończę. Z rana pewnie, aczkolwiek rano na pewno będę chciał umyć szyby, wysmarować całego tura plus ciągnik. No i jak zależy, ile mi zejdzie z tym, ale chciałbym na próbę nałożyć ten wosk na chociażby maskę, nie? I zobaczyć, jakby się to trzymało. Bo jestem ciekawy mocno tego wosku. Mówię! No i dobra, ja się doładowuję tutaj. I może jeszcze się na tamtym polu zobaczymy, bo tam jest chyba z jęczmienia, z tego co pamiętam jeszcze, Jarego. Bye.
Dobra, tak jeszcze dogram tylko. Będę się z wami żegnał na dzień dzisiejszy. Ja sobie pewnie jeszcze z lawety albo dwie przywiozę. Teraz jadę z pełną właśnie rozładować. No i tak to się dzień tam kończy powoli. W sumie nie wiem, która jest godzina. No, 19:37. Kończymy poniedziałek. Się z wami kończę, ja tak jak mówię, jeszcze sobie przywiozę i jutro już będę na innych kawałkach prawdopodobnie zbierał, bo tam nie wiem, z 2-3 lawety mi zostały, może trochę lepiej, 3 to na pewno raczej tak by było. No to co, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie Bożego vloga, życzę wam udanego w sumie tygodnia, kiedykolwiek to oglądacie. No i co? Słyszymy się następnym razem, także bajo. Jeszcze wam tak dogram z ręki. Zobaczcie, mamy za 10:09. No i złapał nas jeszcze deszcz, także na szczęście tutaj wszystko wkosiliśmy. Zobaczymy, czy tam dalej na drugiej, no po prostu na dalszej ziemi, czy tam też popadał deszcz. Ale to już będziemy sprawdzać jutro. No ogólnie porażka, tak naprawdę na dzisiaj to żadnych deszczy nie zapowiadali. A tu z niczego tam przyszła taka chmura, błysnęło się dwa razy chyba i zaczęło lać, nie? Ale chociaż nas krótko jest, na chwilowo się błyszczy. No, także tak.